Cześć, w dzisiejszym filmie powiem Wam o kilku cechach, dokładnie pięciu cechach, które mają osoby osiągające sukces. I jest to jakby taki tip dla Was, że jeżeli Wy się cechujecie takimi cechami, jeżeli Wy to macie w sobie, to jest dużo większa szansa, że osiągniecie sukces, jedynie wystarczy czas, a jeżeli nie macie tych cech, to można je wypracować. To nie jest coś, z czym się człowiek zawsze rodzi, tylko jest to do wypracowania. Okej, pierwsza cecha to ci ludzie lubią konkurować, naprawdę lubią konkurencję, to zwłaszcza widać w sporcie. Zauważcie, że najlepsi sportowcy konkurują z innymi najlepszymi sportowcami. To nie jest kwestia tego, że gdyby oni nie mieli konkurencji, prawdopodobnie nie mieliby takiej ambicji, więc to zawsze jest jakby taka walka z tym, żeby być najlepszym, ale nie za wszystką cenę. To nie polega na tym, żeby rzucać komuś kłody pod nogi, żeby ktoś miał gorzej, żebyśmy my mieli lepiej, tylko żebyśmy my byli lepsi. Czyli to nie jest to, że jeżeli na przykład jest takie fajne porównanie, że jeżeli chcesz mieć największy budynek w mieście, to albo musisz go zbudować, albo zburzyć wszystkie wyższe. I tutaj chodzi o to pierwsze, że ci ludzie cały czas brną do tego, żeby być jak najlepsi, żeby przebić konkurencję i właśnie żeby być w top 1. Druga cecha to kończą, co zaczynają. I jest to bardzo ważna cecha, bo wiele osób coś zaczyna i nie kończy. No, sami zresztą na pewno znać takie osoby i sami też się na pewno tak zachowaliście nieraz, bo ja też się tak zachowałem nieraz. Zwłaszcza jak mi na czymś nie zależało. Ale jeżeli nam na czymś zależy, to brniemy do końca. Po prostu ile by nie było porażek, błędów po drodze, problemów, to i tak będziemy po prostu uparcie dążyć do tego celu, co by się nie działo. Jest to właśnie bardzo ważna cecha, dlatego że to, że my napotkniemy na pewne błędy i problemy, powoduje, że będziemy szukać na nie rozwiązań i te rozwiązania będą nas uczyć i przez to będziemy lepsi. Trzecia cecha to ciągle myślą. Jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces, cały czas musi się zastanawiać. Moja głowa pracuje 24/7. Ja kładąc się spać, może mi przyjść myśl do głowy. Muszę ją sobie zapisać na telefonie, żeby o niej nie zapomnieć i pomyśleć o tym następnego dnia. Dlatego, że jednak szanuję sen, sen jest bardzo ważny. O tym też nagrałem film. Ale właśnie ciągle myślą. Nigdy im nie starczy. Zawsze chcą więcej. I tutaj wiecie, jeżeli ktoś na przykład chce zarabiać powiedzmy 8 tysięcy złotych miesięcznie i osiągnie powiedzmy ten cel, że będzie zarabiał 8 tysięcy, no to są dwie opcje. Albo właśnie jest opcja taka, że ta osoba będzie zadowolona, będzie odczuwała satysfakcję, wszystko będzie spoko i prawdopodobnie już te zarobki się nie zwiększą. Albo będzie się zastanawiała, ok, udało mi się do tylu, to może uda mi się do tylu. I znowu cały czas myślą, jak to się poprawić, dlatego też cały czas się uczą. Tutaj jakby przekręciłem to, ale piąty punkt. Cały czas się uczą, cały czas szukają różnych metod, cały czas czytają różne książki, biografie, artykuły, bo to powoduje, że nabieramy też doświadczenia. Doświadczenie czyjeś może być też doświadczeniem naszym, jeżeli bardzo mocno wbijemy sobie to do głowy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby się cały czas uczyć, cały czas edukować. I tak samo chociażby, nie wiem, sportowcy. Oni też cały czas trenują, cały czas starają się poprawiać swoje wyniki przez trening. Tutaj znowu, jeżeli jesteśmy na przykład przedsiębiorcami, cały czas musimy się uczyć, próbować różnych rzeczy. I przez to też nabieramy doświadczenia i łatwiej nam dojść do tego końca, do którego dążymy. Ale żeby dążyć do tego końca, trzeba mieć obsesję na jakimś punkcie. To jest bardzo ważne, bo to nie jest tak, że może nam się udać wszystko, że każdy może wszystko osiągnąć. Bo jeżeli ktoś nie ma obsesji na jakimś punkcie, to tego nie zrobi, bo mu zabraknie po prostu cierpliwości, czasu, chęci, wszystkiego mu zabraknie. Dlatego musimy znaleźć coś, na czym będziemy mieć obsesję. Po prostu to też jest pasja swoją drogą, ale właśnie ta obsesja powoduje, że jesteśmy w stanie pracować, nie wiem, 10-12 godzin dziennie, codziennie. Nie mamy dni wolnych, nie mamy weekendów, nie mamy wakacji, tylko cały czas brniemy do przodu i jesteśmy z tym szczęśliwi, bo to jest bardzo ważne, że obsesja nie powoduje tego, że my jesteśmy udręczeni tym całym procesem, tylko jesteśmy mega zajarani i nam się chce tyle siedzieć. To nie jest tak, że ktoś nam każe, tylko my sami chcemy tyle robić. I tutaj może dziwny dla Was przykład dla niektórych, ale granie w gry komputerowe. Jeżeli ktoś gra 10-12 godzin, to on ma obsesję na punkcie tej gry. I to może być zarówno dobre, jak i złe, bo można to wykorzystać. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie e-sport cały czas się rozwija, no to na gamingu można też zarobić. Tylko wystarczy mieć też, po pierwsze właśnie uczyć się,
edukować ten temat, myśleć na ten temat, kończyć co zaczęliśmy, czy jak zaczniemy, nie wiem, robić streamy, robić je do końca, konkurować, czyli patrzeć na innych streamerów, patrzeć co oni robią, co my możemy zrobić lepiej i tak dalej. Także mam nadzieję, że ten film się w jakikolwiek wam sposób spodobał, pomógł i proszę was, piszcie w komentarzach, na czym wy, na jakim wy punkcie macie obsesję i ja postaram się w jakikolwiek sposób wam pomóc. Także właśnie, zostaw łapkę w górę, jeżeli podobał się ten film, zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał i wyślij to komuś, na kim ci zależy. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro.